Związek Gmin Karkonoskich wypowiedział mowę spółce Green Energy Power. Powodem było niewywiązywanie się z płatności wobec Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami oraz brak zapowiadanych inwestycji. Od tego momentu minęło już ponad pół roku, a nie wszystkie sprawy zostały jeszcze domknięte. Na dzień dzisiejszy nie mamy kontaktu z przedstawicielami tej firmy. A co z odpadami, które zostały przywiezione przez tą spółkę? No niestety jest to problem, z którym będziemy się musieli zmierzyć. Na dzień dzisiejszy teren jest zabezpieczony, nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Odpady zdeponowane są w sposób i w miejscu, który gwarantuje właśnie to, że te odpady nie oddziaływują w żaden sposób na środowisko. Ale z drugiej strony też mamy świadomość tego, że te odpady będą musiały stamtąd zostać usunięte. No i na dzień dzisiejszy przy braku kontaktu z przedstawicielami tej spółki no, będzie to obowiązek spoczywający na Związku Gmin Karkonoskich. I to nie tani, bo w tym przypadku mówi się o kwocie przekraczającej 1 000 000 zł. Tak, ciężko jest oszacować dokładnie tą wartość, no ale kwota, którą Pan wspomniał, na pewno nie jest kwotą dalece zawyżoną. Czy na tym kończy się historia spalarni na wysypisku odpadów w Kostrzycy? W sumie mało brakowało do tego, żeby ta instalacja zaczęła funkcjonować. Był taki moment, kiedy wydawało się, że zostanie uruchomiona. Prawdą też jest, że frakcja palna odpadów stanowi generalnie duży problem, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie całego kraju. Także nie chciałbym tutaj oceniać tej konkretnej sytuacji. Bardziej myślę o przyszłości i o tym, jak na przyszłość zagospodarować też tą frakcję odpadów. Z tego, co się dowiedzieliśmy, obecnie rozpatrywany jest pomysł udoskonalenia linii do segregacji odpadów, dzięki czemu ma się stać bardziej wydajna, przez co mniej śmieci będzie trafiało na wysypisko.